Z utrudnieniami na rondzie POW oraz części ulicy Sikorskiego będą musieli liczyć się kierowcy. Jak zapowiada prezydent Suwałk, po zmianach w wieloletniej prognozie finansowej możliwe jest już rozpoczęcie robót. Ciąg komunikacyjny zniszczony przez ciężarówki przewożące żwir będzie sporo kosztował. Na realizację przebudowy istniejących tam sieci oraz roboty drogowe miasto pozyskało 1,5 miliona złotych dotacji z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego oraz 1 000 000 złotych z Ministerstwa Infrastruktury. Jak informowaliśmy wcześniej, opierając się na uzasadnieniu zwołania wrześniowego posiedzenia Rady, prace budowlane i dotacja pokrywająca ich wykonanie musi być rozliczona do końca bieżącego roku budżetowego. Dlatego zaskakująca wydała się informacja podana przez ratusz, że inwestycja będzie realizowana dłużej, aż do końca maja 2024 roku. Jak nam wyjaśnił Kamil Sznel, termin określony jako koniec roku budżetowego dotyczy tylko fragmentu prac, na które wydatkowana zostanie dotacja marszałkowska. Pozostałe roboty i wydatki potrwają 5 miesięcy dłużej. Prezydent rozważa wprowadzenie stałego zakazu ruchu dla ciężarówek na tych odcinkach i trudno mu się dziwić. Rondo i biegnąca od niego aż do Krasickiego ulica Sikorskiego będzie łącznie kosztować aż 6 milionów złotych. Takich środków nie wykłada się lekką ręką, o czym przedsiębiorstwa transportowe wiedzą, bo przecież odmówiły finansowego wsparcia miasta w naprawieniu omawianych dróg.